Węgiel brunatny, zaliczany do kopalnych paliw stałych, zawiera od 65 do 78% pierwiastka węgla. Jest mniej kaloryczny od węgla kamiennego, ale dzięki nieskomplikowanej metodzie wydobycia wielokrotnie tańszy. Ze względu na łamliwość i zbyt dużą zawartość wody nie nadaje się do dalekiego transportu, ale z powodzeniem wykorzystuje się go w elektrowniach zlokalizowanych w sąsiedztwie kopalni odkrywkowych. Wzrost wydobycia węgla brunatnego możliwy jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, pełnej automatyzacji i wysokiej wydajności urządzeń oraz racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji złóż.